Sławka, nauki powierzam w Toruniu, studiuję prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, hobbystycznie jestem komentatorem sportowym, jestem osobą bezpartyjną, od wielu lat współpracuję z Kongresem Nowej Prawicy, od niedawna także z ruchem Kukiza i właśnie z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15 będę walczył o mandat posła z naszego okręgu. Pozycja 10. Szanowni Państwo, chciałbym walczyć o silną Polskę i sprawne państwo. W moim odczuciu fundamentem sprawnego państwa jest proste, przejrzyste i klarowne prawo. Prawo, które jest w stanie zrozumieć każdy obywatel. W 2014 roku polski rząd zafundował nam 25 tysięcy stron maszynopisu, aktów prawnych zmieniających bądź tworzących nowe prawo. Były poseł pan Andrzej Sośnierz nazwał to kiedyś biegunką legislacyjną. Sęk w tym, że do tej biegunki legislacyjnej dochodzi jeszcze przewlekłość postępowań, jeśli chodzi o polskie sądownictwo. W sprawach z zakresu prawa pracy średni czas trwania sprawy to 5 miesięcy. W przypadku spraw karnych ten okres wydłuża się nawet do 9 miesięcy. Jesteśmy teraz w okresie kampanii wyborczej, gdzie istnieje możliwość wytoczenia tak zwanego pozwu w trybie wyborczym. Takie pozwy muszą być rozpatrzone w ciągu 3 dni od wniesienia sprawy i to jest dowód, że sprawne sądownictwo w tym kraju jest możliwe. Na to sądownictwo trzeba jedynie znaleźć środki i mieć dostatecznie dużo energii, aby o takie sprawne sądownictwo powalczyć. Jeśli uprościmy prawo, wtedy możemy rozmawiać o obniżce podatków, a takie postulaty od zawsze głosi Kongres Nowej Prawicy i myślę, że tutaj oddam na chwilę głos prezesowi oddziału Trońskiego, panu Krzysztofowi. Dziedzin życia, której będziemy dążyć do uproszczenia prawa jest gospodarka i związane z nią prawo podatkowe. Obecne obciążenia fiskalne, które są w Polsce, powodują wiele dramatycznych sytuacji, między innymi emigrację, szczególnie młodych Polaków. Oprócz tego jest też ucieczka przedsiębiorców do szarej strefy i wiele innych patologicznych sytuacji związanych z tym, że to prawo podatkowe jest w tej chwili zagmatwane, niejednoznaczne. W związku z tym będziemy dążyć między innymi do pomniejszenia oraz zniesienia niektórych podatków. Jeśli chodzi o zniesienie, to tutaj zwracamy uwagę na podatki dochodowe. Są to podatki, które można nazwać karą za pracę, tak? Czyli CIT i PIT. Będziemy dążyć do ich zniesienia oraz do zniesienia podatku od spadków i darowizn. Szczególnie chodzi o spadki, to nazywa się je podatkami od wdów i sierot. Co prawda w tej chwili jest taka możliwość, że można starać się o niepłacenie podatków w pierwszej grupie podatkowej, natomiast uważamy, że generalnie te podatki powinny być zniesione, ponieważ jest to kolejny podatek już od tych samych pieniędzy, które wcześniej były opodatkowane. Kolejną sprawą jest stabilność prawa, tak? Będziemy dążyć do tego, by wszelkie ustawy dotyczące prawa podatkowego, ale także innych, ale w tym wypadku mówię o prawie podatkowym, miały jak najdłuższe vacatio legis, czyli mówimy o okresie kilkuletnim, pięcio, sześcioletnim nawet, żeby ustawy wprowadzane dotyczące podatków nie załatwiały spraw bieżących, czyli dziury budżetowej, nagłych wydatków, czy na przykład kampanii wyborczej, która przed wyborami zwiększa się podatki, żeby mieć więcej pieniędzy na te wydatki. Także przeciwko temu będziemy dążyć i dążyć do tego, żeby te vacatio legis tych ustaw podatkowych wprowadzanych były jak najdłuższe. Kolejną sprawą jest zrównoważenie budżetu. Dążymy do tego, żeby ten budżet był ustalany zawsze taki, by nie można było wprowadzać deficytu budżetowego. Uważamy, że to jest zadłużanie przyszłych pokoleń i pokoleni będziemy się temu sprzeciwiać z całą mocą. Mam nadzieję, że nasza grupa tych osób w tym Sejmie, która będzie miała takie poglądy właśnie konserwatywno-liberalne, liberalne gospodarczo, będzie jak największa i ten głos będzie słyszany wreszcie, że nie może być czegoś takiego jak deficyt budżetowy. I to mówimy i o budżecie państwa, ale także i budżecie samorządów, gdzie
Niestety, ale tutaj województwo kujawsko-pomorskie bryluje w tym zadłużeniu. Jeśli chodzi o miasta, Toruń i Bydgoszcz są najbardziej zadłużonymi miastami w Polsce. Także wierzymy, że te sprawy tutaj gospodarcze, jeśli wprowadzimy ten nasz program, spowodują wiele pozytywnych zmian. Jedną z tych zmian, o których mówiłem wcześniej, to jest powrót, przynajmniej części z emigracji, powrót osób. Mówimy o dzięki uproszczeniu prawa podatkowego, dzięki zniesieniu niektórych podatków, które gnębią ludzi, którzy chcą zakładać własne firmy. Także liczymy na to. To jest też ważne, związane z tym, że trend demograficzny jest taki, że wyjazd tych młodych plus coraz mniejsza ilość ludzi, osób urodzonych, powoduje, że coraz wyższe muszą być składki na emerytury, coraz więcej jest osób starszych i to też powoduje niebezpieczeństwo tego, że staniemy się bankrutem, tak jak Grecja czy inne państwa. Także to tyle na temat spraw gospodarczych. Ja tylko jeszcze raz powiem, że jako Kongres Nowej Prawicy, ja tutaj jako prezes oddziału toruńskiego, ale także w porozumieniu z prezesem województwa kujawsko-pomorskiego, regionu kujawsko-pomorskiego, Kongres Nowej Prawicy, chciałem poinformować, że popieramy, udzielamy pełnego poparcia dla pana Michała Czajkowskiego w tych wyborach, który, tak jak tutaj wspomniał, startuje z listy KLW Kukiz 15, okręgu numer 5 z pozycji numer 10. To znaczy, tam jest 6 list wystawionych, jest 6 chyba łącznie list wystawionych w 6 okręgach. To jest, tam były chyba wszystkie, z tego co pamiętam, wystawione są w tych okręgach, gdzie przedstawicieli KNP nie ma na listach KLW Kukiz. Po prostu wcześniej Rada Główna KNP zdecydowała, że będziemy tutaj rozmawiać z Pawłem Kukizem w tej sprawie. No i na części list, nie wiem, w tej chwili dokładnie nie podam liczby, ale na części list w okręgów wyborczych w Polsce nasi kandydaci są na listach KLW Kukiz 15, tak? Także wiem, że jest, nie wiem, kilka dwójek, 4 czy 5 dwójek między innymi i tak postanowiono, że nie będzie tutaj startu w tych wyborach samodzielnego, tylko będziemy się starać z tego szerszego. Tam startuje wiele ugrupowań, także to Paweł Kukiz podjął taką próbę zgromadzenia tych antysystemowych ugrupowań na swojej liście i w części to się tylko udało. Natomiast jest tam i Ruch Narodowy, który też nie wystawia kandydatów, także są kandydaci z Ruchu Narodowego, Partii Libertariańskiej, no i jeszcze jakieś pomniejsze inne ugrupowania. Także no, po części to się udało, nie tak jakbyśmy sobie życzyli może, ale po części to się udało i popieramy w tych okręgach, gdzie kandydaci Kongresu Nowej Prawicy są sympatycy lub członkowie Kongresu Nowej Prawicy są na tych listach, w tych okręgach, to popieramy tych kandydatów. Uważamy, że no, jest to dobra ekipa, która powinna znaleźć się w Sejmie. Czy tej dobrej ekipy i postulatu wymiany parlamentarzystów, którzy do tej pory starali się coś załatwić dla okręgu, bo to jest taki slogan, który powtarza się od wielu lat. Obecni posłowie, czy też posłowie poprzedniej kadencji bardzo często przyjeżdżając na przykład do Grudziądza, czy do regionu, mówią, że gdyby oni mieli tak naprawdę władzę, walczyliby o Warmę, walczyliby o Ogromet Unia. Uważam, że jest to jedna wielka bójda z bardzo prostego powodu. Kiedy uprościmy prawo, kiedy będziemy mieli naprawdę przejrzysty i stabilny system podatkowy, to nasz region zyska na tym najwięcej. Bliskość autostrady, położenie w centrum Polski, rzeka Wisła, to są idealne warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Dlatego jeśli Polska będzie krajem sprzyjającym przedsiębiorcom, zwłaszcza tym małym i średnim, to wtedy nasz region stanie na nogi w całości. Nie będzie mowy o zadłużonym Toruniu, o zadłużonej Bydgoszczy, o zadłużonym Włocławku. Będzie mowa o silnym regionie, w którym przedsiębiorcy chcą lokować swój kapitał. Jeszcze chciałbym się odnieść do jednej kwestii, która bardzo może zainteresować Grudziądzan ze względu na oddalony o 5 km stąd obóz imigrantów w grupie. Chcielibyśmy w tej kampanii dołożyć merytoryczny głos w debacie na temat imigrantów. Moje zdanie jest takie, że nawołując do przemocy wobec tych ludzi, nie przekonamy osób niezdecydowanych. A sprawa imigrantów pokazuje nam, że politycy zarówno europejscy, jak i polscy nie stosują się do prawa, które sami uchwalają, czy to chodzi tutaj o akty prawa wewnętrznego, czy też umowy pomiędzy innymi krajami. Wystarczy tutaj
przytoczyć choćby zapisy konwencji genewskiej o statusie uchodźców. Tam jest wprost powiedziane, że można odstąpić od odpowiedzialności karnej przy przekroczeniu pierwszej granicy pomiędzy państwem, w którym jest konflikt, a państwem, do którego się ucieka. To tylko świadczy o tym, że naprodukowaliśmy setki tysięcy stron maszynopisu, ustaw i innych aktów prawnych, do których się nie stosujemy. Dlatego powtarzam jeszcze raz. Proste, przejrzyste, klarowne prawo, jasny, stabilny system podatkowy, a nasz region odżyje. Do tego potrzeba ludzi energicznych, młodych, bezkompromisowych. Uważam, że mimo młodego wieku, bądź mam 23 lata, mam taką energię, mam siłę. Fakt, że jestem osobą bezpartyjną, w tym też mi może pomóc. Nie będzie mnie wiązała żadna dyscyplina partyjna. A fakt, że współpracuję z ludźmi, którzy od wielu lat postulują zdroworozsądkowy system podatkowy, wydaje mi się, że jestem w stanie dotrzeć do wyborców w regionie i warto na mnie oddać swój głos. Dziękuję. Była taka debata rok temu u mnie we Włocławku i się śmiałem, że Włocławek ofiarował Grudziądzowi za pół ceny światło na stadionie, prawda? To była słynna, głośna afera, kiedy lampy na stadionie były używane praktycznie 2 czy 3 razy i wylądowały w Grudziądzu praktycznie za bezcen. Jeśli chodzi o Grudziądz, zdaję sobie sprawę, że jest to region bardzo powiązany z tym, co dzieje się we Włocławku, czyli mówi się zawsze czerwony Włocławek, czerwony Grudziądz. Jednak Grudziądz ma bardzo podobne problemy jak Włocławek, czyli wysokie bezrobocie i właśnie ten region jest zaniedbany przez to, że mamy niesprawne państwo, niejasne prawo i zły system podatkowy, jeden z najgorszych w Europie. Dlatego mówię, przyjeżdżanie do... Także to był absurd, który podkreślałem właśnie w wyborach samorządowych, kiedy kandydowałem do Rady Miasta Włocławek. Fakt, że wspiera mnie KNP Grudziądz, bardzo mi pomaga. Mam też wielu znajomych ze studiów z Grudziądza, którzy powiedzieli wprost, jeśli ty jesteś w stanie wprowadzić to, o czym mówisz, nie tylko zyska na tym Włocławek, nie tylko zyska na tym Toruń, ale zyska też Grudziądz. Tu w Grudziądzu instytucje za... Nie, to nie tak. W Grudziądzu akurat nie wystawiamy kandydata. Skupiliśmy się głównie tutaj na promocji. Przepraszam bardzo. W Grudziądzu nie wystawiamy kandydata do Senatu. Skupiliśmy się tutaj głównie na promocji kandydata do Sejmu. W innych okręgach tam łącznie w całej Polsce, z tego co wiem, jest do 10 osób członków KNP, którzy będą kandydować do Senatu. No tutaj w naszym województwie to jest kilka osób, w tym m.in. ja w okręgu toruńskim. Natomiast tu w okręgu grudziąckim skupimy się na kampanii tutaj do Sejmu. Tak? Jeśli chodzi o te powiązania z Grudziądzem, czy znajomych Grudziądza, no dzięki panu Rafałowi i osobom tutaj z koła grudziąckiego Kongresu Nowej Prawicy mamy na bieżąco informacje, co tu się dzieje, oni wiedzą najlepiej, też mają z państwem bez przerwy jakiś kontakt tutaj przez konferencje prasowe, między innymi przez jakieś oświadczenia. Więc dzięki tutaj kolegom z Kongresu Nowej Prawicy Składu Grudziąckiego mamy informację, co się dzieje w Grudziądzu i na bieżąco jesteśmy informowani. Także zdajemy sobie sprawę z sytuacji, jaka tu jest i na bieżąco monitorujemy te sprawy. Tak? Tak samo jak z kołem wrocławskim, mamy kontakt samo z Grudziąckim. W takim razie dziękujemy ślicznie za przybycie poświęcone.